Cześć, witajcie na kanale Stamper Channel. Dzisiaj również wyjątkowo skorzystaliśmy z zaproszenia pana Antoniego Polichta. Witam wszystkich serdecznie. Ze wspólnikiem prowadzimy firmę transportową. Ja od tego roku prowadzę restaurację Zdrowa Krowa. Pierwsze spotkanie z właścicielem Zdrowej Krowy miałem w styczniu tamtego roku. Jakby po tym pierwszym spotkaniu, po zamienieniu tak naprawdę kilku zdań, już wiedziałem, że jakby wejdę w ten biznes. Nawet nie musiałem być przekonywany do tego, mówię. Sam jakby produkt, który zjadłem, mięso, bułka, cała otoczka wokół całej restauracji, czy to w Warszawie, czy w Katowicach, bardzo mi się spodobała. I mówię, i jakby już nie, to była formalność tak naprawdę, to spotkanie. To czy ten przekaz, jak to się mówi, franczyzowy, daje na tyle, jak to się mówi, poukładany system działania, że nawet mówiąc wprost, jeśli ktoś wcześniej nie prowadził restauracji, spokojnie sobie po prostu z tym poradzi? Znaczy jakby to też był dla mnie argument taki, żeby otworzyć restaurację. Każda franczyza, każdy właściciel jest inny, każdy ma inny jakby myślenie, każdy chce, żeby to wyglądało po jakby myśli właściciela, aczkolwiek pewien trzon jest jakby dany na tacy właśnie od franczyzodawcy, czyli przepisy, jakaś tam pomoc w ułożeniu jakby całej kuchni, wyposażenia i tak dalej, więc jakby tutaj jest ogromna pomoc ze strony franczyzodawcy. Każda lokalizacja może sobie zrobić swoją kartę sezonową czy tam miesięczną i kucharze nie mają stricte powiedziane, macie tutaj łupać, kurczę, tak jak tam z góry przyszedł rozkaz. Tylko właśnie w tej karcie kucharze mogą się wykazać, czy też obsługa. Możemy robić własne burgery co miesiąc, możemy jakieś dania własne układać. Tak naprawdę nie miał pan jak gdyby możliwości sprawdzenia na 100% mocy tej restauracji, ale mimo wszystko działania są podjęte. Ja nie jestem też człowiekiem, który gdzieś tam się wycofuje. Jak już powiedziałem mówię B, C i tak dalej, no i tak powstała Krowa, mówię. Chwilę były otwarte restauracje. Myślałem, że jeszcze zdążę otworzyć, póki będzie otwarta, właśnie żeby goście mogli tutaj przyjść, usiąść, spróbować tego jedzenia tutaj zrobionego na miejscu, bo no wiadomo, jedzenie, które jest dowożone, ono jest smaczne, ono jest dobre, ono jest robione z tych samych produktów, ale ono nigdy nie będzie takie jak tutaj na miejscu w restauracji.